Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian i witam was w drugim odcinku Back to Glory FIFA 19. Na samym początku, no po prostu muszę wam podziękować za niesamowite przyjęcie pierwszego filmu. Mam nadzieję, że każdy kolejny odcinek będzie się wam tak samo podobał. No cóż, jedno zwycięstwo, jedna porażka, nie był to najłatwiejszy start. Tego pierwszego spotkania z pewnością nie zapomnę. No ale dobra, postanowiłem zmienić jedną rzecz w tej serii. Nowa karta, co dwa wygrane mecze, bo sami zauważyliście, że będzie ciężko. Też niektórzy proponowalibym grał po prostu mecze towarzyskie, bo będę tam trafiał na równe drużyny, jednak wiecie co, na razie chcę się jeszcze pomęczyć grając mecze w Division Rivals. Myślę, że jestem w stanie wygrywać. Jeszcze druga sprawa, bo zaproponowaliście, bym losował nagrody za wygranie danej ligi. To jest bardzo fajny pomysł. Wybiorę kilka kart Future Stars, gdy już wyjdę z ligi piątej. Zrobię jakiś słoik i będę losował zawodnika, który trafi do naszego zespołu. To jest akurat bardzo fajna rzecz, bo zawsze to będzie nawet dla mnie niespodzianka, nie tylko dla was, więc dzięki. Wiecie co, może te mecze towarzyskie nie są złym pomysłem? O rany. To taki eksperyment zrobimy. Pierwszy mecz Division Rivals, drugi mecz w... jako towarzyski. To jest Liga Czwarta. Ja na takie drużyny nie trafiam na Xboxie. No dobra, no w poprzednim odcinku one były jeszcze takie w miarę, jednak to jest kosmos. Jak wielu graczy posiada wspaniałe zespoły w tym roku i to jest jednak fajne, bo no, można budować Dream Team nie wydając pieniędzy na FIFA, co jest najpiękniejsze. Pamiętam FIFA 15, czy to FIFA 16, po prostu no, chyba, wow, bardzo dobra interwencja bramkarza, gdzie po prostu, no, jak po 100 odcinkach miałem nadal skład za chyba 130 tysięcy i to były czasy, do których wracać po prostu nie chcę, muszę tutaj wykorzystać tempo Ronaldo, okej. Dobra, no, znalazłem się na jego połowie, to jest dobry prognostyk. No, ale to było prymitywne podanie do Stoiczkowa, który musiał to skończyć. I zapowiada się chyba druga dwucyfrówka. Spokojnie, muszę zacząć grać swój futbol. W razie czego nagrywam ten odcinek przed meczem Barcelony z Liverpoolem. Więc nie wiem. Nie wiem jak to wyszło, mam nadzieję, że dobrze. Jak dobrze, że w tym roku zacząłem od srebrnych kart, bo wiedziałem, że będzie ciężko. Ale nie spodziewałem się, że aż tak. No zobaczcie, po prostu ci piłkarze są miażdżeni. Tam mi pisaliście o innych youtuberach, którzy dochodzą srebrnymi kartami do ligi pierwszej. Ja to szanuję, ale no nie wiem, no ja nie byłbym w stanie tego zrobić, bo czy to przepchnięcia, no każdy... Mam też dziwne wrażenie, że przez to, że mam gorszy skład, to te strzały moich rywali są mega celne. To już czułem w poprzednim odcinku, ale nawet ten strzał z dystansu De Bruyne, chyba że no na przykład mój David De Gea by to wyjął. Co trochę wątpię. No nie wiem, nie wiem. Na razie gramy. Tylko dwie bramki stracone. O dwie za dużo. Właściwie to nie mogę w ogóle grać górą w takim meczu. Stoiczkow 3-0. W poprzednim odcinku był mecz, w którym to straciłem dwa gole i wróciłem. Ale tam rywal to zaczął cwaniakować i mnie naładował negatywną energią, więc... miałem chęć zemsty. Rywal na razie mnie szanuje. Ciągle... stara się grać jak najlepiej i ja to doceniam. Tylko teraz Martin Odegaard. On trafił gola w połowę. Kurczę, nawet nie robił tego, o co go prosiłem. Wleciał na Marcelo, a ja nawet nie maszerowałem nim w tej sytuacji. Wielka szkoda. Okej, takim trójkątem postanowiłem zagrać Afelaj. Afelaj, no nie, Marcelo. Przecież on nawet nie patrzył na piłkę w tej sytuacji. Już miałem go ominiętego, tylko nogi mu zostały i... ale jest lepiej, jest troszkę lepiej, bo zacząłem grać mądrzej. Można tak mądrzej? No dobrze powiedziałem. Wycofanie! Ronaldo! 1-3. Nie wszystko stracone. Rywal ma... no nie oszukujmy się, drużynę nieziemską. Porównując do mojej. Ja mam tylko Ronaldo, a może aż Ronaldo? No właśnie. O to chodzi w tej serii, by te ikony lśniły. I Ronaldo zaczyna błyszczeć niczym gwiazda polarna. Lśnić właśnie, no gwiazdy... nie mówmy, nie znam się na astronomii. No to co? Siądzie schemacik, podbicie. Ładna centra, czy będą kłopoty? No nie. Loris na posterunku i mogę mieć ogromne problemy z tą kontrą, ale co za powrót. No i kartka. A nie, tylko faul. Malen Afelaj. No chciałem uderzyć z dystansu, zaszaleć. Nie wyszło. A może to wyjdzie, bo to jest bramka 2-3. Afelaj trafia. I były piłkarz FC Barcelony daje nam nadzieję. Nadzieję na dobry rezultat. 10 minut do końca. To się mogło podobać. Szybko i skutecznie.
Rywal chyba troszeczkę zdenerwowany, nie dziwię mu się, bo od razu tak poszedł do ataku. Byleby to skontrować. Hristo Stoichkov. Pole karne, brawo, brawo panowie. I kontra. Lecimy do boku, do Odegaarda. Nie wyszło, ale jeszcze jesteśmy przy piłce. Afelaj. Prostopadle i Martin leci, ale no niestety, Loris będzie szybszy. A Jezu, ach. Sorry za te moje reakcje, ale cieszę się z każdej małej, dobrej akcji. Ronaldo uderza z dystansu. Nie! To miało wpaść. To musiało wpaść. No niestety, to był chyba nasz ostatni moment. No może jeszcze teraz. Afelaj do Ronaldo. Ronaldo wystawia piłkę. Malen, zostań bohater. No ja wiem, ten bilans nie wygląda najlepiej. 1-0-2. 7 meczów do restartu Ligi 5, bo przypomnę, gram 10. Wtedy, no jak mi się nie uda jakimś cudem, to zaczynam od nowa. Ale było tak blisko, no ta ostatnia akcja, gdyby to był po prostu porządny piłkarz, byłoby 3-3. No szkoda, starałem się, jednak teraz, tak jak mówiłem, w ramach eksperymentu zagrajmy mecz towarzyski. No dobra, nie był to zły pomysł, teraz jest to Back to Glory w starym stylu, więc może jeden mecz... O, to jest dobry pomysł, jeden mecz grać w Division Rivals, drugi właśnie w tych pojedynczych meczach online. No jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No zobaczymy tylko, czy rywal będzie grał, bo nie ma co, ta drużyna nawet nie ma zgrania, więc... Nie mam pojęcia, o co chodzi. Z drugiej strony naprawdę chciałbym powitać w tym zespole jakiegoś złotego piłkarza, więc ciśniemy. Ronaldo? Czy ja to wykończę? Czy będzie wykończenie z zimną... I okej, mamy przewagę. Afelaj. Dośrodkowanie na dalszy słupek. No nie do końca to wyszło, ale jeszcze Ronaldo. Przerzut piłki nad obrońcą i znów nie trafia. Proszę cię, chłopie. Traf do siatki. I zobaczcie, Kim Shin jest sam na sam z Jakubowiciem. Kim Shin w polu karnym. Kim Shin. Nie ma gola. Ja tu walczę jeszcze o czyste konto. Kompletnie na to nie zwróciłem uwagi. Ale no zobaczcie, pomiędzy nogami Jakubowicza. O rany, dobra, ja się biorę do roboty. Trzeba walczyć o Desaiego. Ronaldo, 94 tempa, jeśli jakiś Anderson, o którym pierwszy raz słyszycie tutaj, no właśnie o to chodziło. Ronaldo, fajne rozegranie, jest 1-0, Malen. No ładnie to skończył, znacznie lepiej mu to wyszło niż w poprzednim meczu. Dobra, asysta Ronaldo, chyba idealnie się nim tam zachowałem, specjalnie taki dragback. Bo to jest element, który obserwuję u wielu pro-playerów, właśnie takie cofanie się w polu karnym, szukanie tego miejsca, też kręcenie przeciwnikiem. Warto tak ulepszać arsenał swoich ruchów, jeśli chodzi o atak. I Afelaj piętą do Odegaarda. Ciśniemy, czas na jakąś finezyjną akcję. Cyk, cyk. Martin Odegaard, ależ to jest celny strzał. I teraz Malen do Ronaldo. Ronaldo. Oj, oj, oj. Afelaj. I spalony. Ale i tak strzeliłem. I to jest gol. 2-0. Będziemy mieli pierwszy rage quit w serii. I to oznacza, że mogę kupić złotego piłkarza. Czekam jeszcze na potwierdzenie. Tak jest. Udało się. Czyli zaliczamy kawałek wyzwania Odesajego. I to mi się podoba. Okej. Myślę, że te mecze towarzyskie sprawią, że Marcel trafi do naszego zespołu, choć jeśli chodzi o rzuty rożne, to też w Division Rivals jest to z pewnością do wykonania. Również mamy 3 punkty, jednak wiecie co? To nie jest ostatni mecz na dzisiaj, bo wiem, że wy chcecie więcej i ja chciałbym wprowadzić jakiegoś złotego piłkarza do zespołu. Stwierdziłem, że na ławce usiądzie Malen. No niestety. W tym meczu poradził sobie nie najgorzej, jednak tego pierwszego nie zapomnę. Do naszej drużyny trafia Holender, bo będzie pasował idealnie. Jest to Quincy Promes. Myślę, że jeśli mnie oglądacie, to go znacie i lubicie. 5 gwiazdek sztuczek, potrzebuje kogoś finezyjnego, z polotem. No, nie jest już najmłodszy, bo rocznik 92. Nie mogę go uznać za młodą gwiazdę, jednak... No wiecie co, no chciałem kogoś, kto jednak sprawi, że ten napad będzie bardziej grywalny. Jako, że robię wezwanie Odesajego, to stwierdziłem, że okej, mogę ulepszyć napad. Później dopiero zajmiemy się defensywą, bo ikona zbliża się, zbliża. Na samo zakończenie odcinka zagram jeszcze jeden meczyk w Division Rivals. No i cóż, mam nadzieję, że zdobędę kolejne 3 punkty.
lubię wyzwania. Czy w FIFA są jeszcze ludzie biedni? Nie wydaje mi się. Ale to jest no naprawdę ciekawe, bo każdy gracz ma już jakąś ikonę w zespole. Wiem, że ja też mam, ale to jest inna sytuacja. Po prostu, no w poprzednim odcinku dwa mecze zagrane. Ten pierwszy mecz chyba bez ikon, ale drugi już była jedna albo dwie. Dzisiaj to jest już w ogóle kosmos. Ale dobra, liczą się umiejętności. Mam nadzieję, że Quincy Promes doda nam tej jakości z przodu. No uwielbiałem jego kartę urodzinową. Nadal nie rozumiem, czemu do niego nigdy nie wróciłem. Może czas to zmienić. Na razie skupmy się na Back to Glory. Niech Promes wraz z Ronaldo oczaruje nas jakimiś sztuczkami. Ale jest to naprawdę dobry wynik. 20 minut za nami. Czyste konto. Jest dobrze, jest dobrze. Promes. Wszystko w jego nogach. Zagranie do Odegaarda. I czy młody Norwek załatwi Alonso? Zrobił to. To nie jest jakiś wyczyn, bo to jest beznadziejny obrońca. Ale w FIFA jednak kozak. Quincy. Okej. Dwójkowa akcja z Ronaldo. Na to czekałem. Jest Promes. Tam zamykał akcję. Ktoś inny, ale to będzie jeszcze Ronaldo. Okej, z Odegaardem. Centra, ale nie, no nie, to nie jest Peter Crouch lub Kloze, żeby tak wrzucać. Przejęcie, podanie do Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Czy będzie? Za mocno. Bo, kurczę, palec miał być driven, no nieważne, nie szukam wymówek, bo to jest tylko moja wina, że nie trafił. Przestraszyłem się, prawdę mówiąc, bo nie spodziewałem się, że będę miał tak klarowną sytuację. Afelaj, no co za piłka, on ma naprawdę niezłe podania i teraz Ronaldo, to musi skończyć się rzutem autem, co? Panie sędzio, proszę zakończyć pierwszą połowę, no co to ma być? Już dawno dwie minuty minęły, a on pozwala mu grać, no nie mówcie, że to się skończy jeszcze jednym rożnym. Tam na środku boiska powinien być koniec. Kompletny nonsens. Brawo, po prostu brawo, walczymy z korupcją, bo nie ukrywam, że żałuję tych dwóch sytuacji Ronaldo, najbardziej tego loba. Nawet gdybym tam włożył mniej siły, byłby gol, bo lob był dobrą decyzją, ale niestety. Ronaldo z dystansu, no i to jest to, na co czekałem, 1-0, brazylijska ikona nie zawodzi, na razie, kiedy ma trafiać, to trafia i to mi się podoba, bo nie jestem w stanie o nim powiedzieć nic złego. Przepiękny napastnik i co za strzał, piłka praktycznie leciała bez rotacji, Alisson bez szans. No po rozpoczęciu od środka to też muszę trochę przymknąć na to oko, zawsze się tak łatwiej zdobywa gole, ale prowadzimy w tym meczu. No nie, 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 Del Piero. Bardzo muszę uważać przy rzutach rożnych, ale z Jakubowiciem damy radę. Goretzka, czyżby longshot? Bardzo możliwe. O Jezus, ależ poszedł. Ojen, Ronaldo, i to jest druga okazja. Robi to, czy nie robi? Ja mam nadzieję, że tak samo Alisson bronił wczoraj wieczorem. Byłem przekonany, że gol. Twarzą, po prostu twarzą. No można i tak. Oby tym razem schemat wyszedł. Afelajon potrafi posłać dobrą piłkę. Nadal jest to akcja po rzucie rożnym. Titi! Czy jakkolwiek się czyta jego nazwisko. No nie ma, nie ma. Olkowski poproszony o wzięcie udziału w tej akcji ofensywnej. Ronaldo ładnie podcin... Ja rozumiem, jakby to była srebrna karta, ale w tym momencie to właśnie nasza główna gwiazda zagrała tak beznadziejnie. A chyba widzieliście, jak jeden z naszych piłkarzy wbiegał tak fajnie środkiem. Byłoby 2-0 na pewno, a tak to no niestety nadal tylko jeden rywal jeszcze zrobił jakieś zmiany. Co, może flashback Ibra? Nie zdziwię się, no ale niestety teraz Alex Del Piero to będzie bramka. Czekajcie, co? Teraz będzie gol Goretzka. No niestety, czyste konto byłoby czymś niesamowitym, ale trzeba zejść na ziemię. A to Perisic trafił, myślałem, że Goretzka, więc sorry za pomyłkę, jeśli nazwałem Perisicia Goretzką. Ja wpuściłem tego, którego posadziłem na ławce. Boże, zapomniałem, jak on się nazywa, przepraszam. Malen, zszedł Afelaj, bo już nie miał sił, ale teraz Ronaldo, błyskawicznie odpowiadamy na gola rywala. 2-1. 10 minut do końca. Chcę to wygrać z latami. Jej, rożny. Dośrodkowanie na Ibre. Raul. Nie ma opcji, nie stracę te. Rany, no. Głupio, głupio, ale jednak wygrał zmianami. No niestety, jak wchodzą zawodnicy z takimi siłami, z takimi umiejętnościami, to trudno coś zrobić. Och, było tak blisko.
No jednak tak daleko. No cóż, odcinek kończę z bilansem 2-0-3. Za nami 5 spotkań w lidze 5. Do rozegrania jeszcze 5. Jeśli chcę awansować, to muszę wygrać 3 mecze. To jest oczywiście do wykonania, ale szkoda. Tak żałuję tego meczu teraz, no ale cóż, tak bywa. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Promes tak nie lśnił, myślałem, że pokaże się z odrobinę lepszej strony, ale spokojnie, postaram się go lepiej wykorzystać w następnym odcinku, który pojawi się, myślę, że w niedzielę. I tak na samo zakończenie mam do was prośbę, możecie pisać, jakich złotych zawodników, młodych złotych zawodników ocenionych na maksymalnie 84 chcielibyście zobaczyć w tej serii, bym wiedział, kogo mam kupować w ramach ulepszeń. Do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale, pozdrawiam, cześć!